Dobry, nazywam się Ewa Zakrzewska i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydanie Łowcy Promocji. Muszę Państwa poinformować, że ucierpią portfele, Państwa portfele. Zdożyliście poznać mnie jako wytrawnego łowcy promocji, a i owszem, dlatego postanowiliśmy nadać wyjątkowej oprawy do tych wydań. Nasz Mateusz stworzył takie oto piękne studio i od tej pory właśnie tak będziemy pokazywać Wam najlepsze promocje plus size w internecie. Przeszukałam dla Was czeluści internetu i znalazłam, moim zdaniem, najlepsze okazje w tym momencie. Tylko pamiętajcie, musicie się spieszyć, ponieważ to są oferty z wyprzedaży. Pojedyncze rozmiary i niedostępne przez cały czas tylko końcówki kolekcji. Dlatego warto zajrzeć w opis, bo tam będą wszystkie linki do każdej rzeczy, którą pokazuję. Często macie problem z znalezieniem tych um, linków, dlatego zobaczcie, tam macie na dole strzałkę. I ją naciskacie, rozwija Wam się opis i klikacie, macie te linki. Zaczniemy od uroczej sukienki, która skradła moje serce i bardzo myślę mocno nad jej zakupem. Jest to sukienka, która jest dostępna na Zalando. Materiał poliester, może nie do końca miły dla ciała, ale miły dla oka, zdecydowanie ten rozporek. Oczywiście można założyć to rokowo, tak jak ta modelka z butkami, ale ja to też widzę właśnie w takim letnim wydaniu. Te rękawki są transparentne, wydaje mi się, że powinny oddychać, nawet jeśli są z poliestru. Tego rodzaju sukienki uwielbiałam nosić i w sumie nadal bardzo lubią. Czuję się w nich komfortowo. Nie widać moich nóg, czyli wiecie, nie zawsze muszą być idealne, opalone, mogą być pośnieczone, nie widać, a jest bardzo wygodnie. Japonki, trampki. Założycie, co chcecie, bo ona sięga do samej ziemi. Wiskoza z elastanem może nie jest to najbardziej um, elegancki materiał, więc proszę nie zakładajcie go na wesela. To jest sukienka na co dzień każualowa. Um, Wisko za zastanem często nie jest na tyle dobrej jakości, by wytrwać przy regularnym praniu wiele sezonów, ale wydaje mi się, że za tą cenę. I jeśli będziecie dobrze o nią dbać, no to ze dwa lata ponosicie. A teraz mocno casualowo, mocno casualowo, również jerseyowa sukienka za 69 zł, dostępna na Zalando. Ja wiem, tyłka nie urywa, powiedzmy sobie szczerze, ale wielokrotnie potrzebujemy czegoś na co dzień. Wyjdziecie jakami do parku, wyjść bez do parku, wyjść na, no, nie wiem, na zakupy i musicie już teraz założyć coś do sneakersów. Moim zdaniem to jest bardzo spoko. Znowu wisko za zalastanem, więc pamiętajcie, żeby pod to nie zakładać za ciasnej bo ten materiał też nie wybacza. Często widzimy, jak idziemy sobie chodnikiem, wbijające się bystonosze. To nie tylko jest źle dobrany bystonosz, ale też właśnie te materiały, które jeszcze bardziej eksponują takie wszelkie niedociągnięcia. Jeansowa sukienka przylegająca do ciała, bardzo seksowna i moim zdaniem na czasie z trębkami Zawsze tak. Bardzo mi się podoba. Jest dostępna w dwóch miejscach w podobnej cenie, bodajże różnią się złotówką. I na Zalando i tam, gdzie jest dostępna w swojej marce, czyli wioletta by Mango. Od kiedy pojawiłam się z siostrą na Instagramie w takim duecie MMS-owym, ktoś właśnie napisał, że wyglądamy jak mms -y i miał rację. Od tamtej pory często stają zapytania o garnitury. Tamte są już niedostępne: to był Asos i HM. E, szczerze mówiąc, w bardzo lichej jakości poliestrze. Mamy tu coś lepszego i zdecydowanie bardziej eleganckiego. W tym będziecie wyglądać jak milion dolarów jakieś bogaczki prosto z jachtu, e, pod warunkiem, że będzie dopasowany do Waszej sylwetki. Tutaj y, niski wzrost nie wybacza. Ta długość spodni niestety jest dosyć przytłaczająca. Tylko średni wzrost y, lub wysoki dziewczyny będą wyglądały obłędnie w tym zestawie. On jest dostępny też w innym kolorze. Nie jest najtańszy, ja wiem, ale dla mnie... Y, i myślę, że dla wielu z was dobrej jakości garnitur, zapinstów, no to jest taka rzecz, która posłuży na lata. No skład też może nie jest rewelacyjny, wiecie, to nie są jedwabie ani wełna, ale zdecydowanie jest lepszy no, niż ten chemowski. Odkryte ramiona to jest trochę kontrowersyjny temat. Często można przytać, że to już jest mocno pase, że to jest jakiś 2010 rok. Ale w tym wydaniu bardzo minimalistycznym to odkryte ramiona no to nie jest nawiązująca stylizacja do 2010 roku. Nie, nie, nie. Tutaj to trochę dużo wcześniej. Klasyka. Świetna sukienka. Może materiał nie jest najwyższych lotów. Spójrzcie na cenę. I jeśli przyda Wam się taka sukienka, możecie rozważyć zakup zdecydowanie. Kolejna sukienka letnia w długości maxi, tym razem w kwiaty, cena bardzo, bardzo niska. Ciężko dostać tego typu produkt w takiej cenie, więc jeśli to są twoje gusta, no, a moje są warto zakupić. Ja wiem, wiem, czerń dzisiaj mocno wjeżdża w łowce promocji. Mam taki nastrój albo po prostu kocham ten kolor. Tak, kocham ten kolor. Sukienka na eleganckie okazje, może być randka, może być spotkanie. Zdecydowanie to nie jest dzienna sukienka, wygląda bardzo elegancko i jeśli do tego założycie eleganckie buty, czy na przykład sandałki, to myślę, że zrobicie niesamowite wrażenie. Pamiętacie, jak chwilę temu mówiłam o wzorach? Tak, w sukienkach również i tylko w kostiumach. Ta sukienka jest miksem mm, poliestru z wiskozą i elastanem. Ok, znowu mamy element sztuczny. Ale jest pewna zaleta. Po pierwsze, nie gniecie się, więc to zdecydowanie ułatwia nam wszelkie wyjazdy, bo nic bardziej nie doprowadza mnie do szału, kiedy rozpakowują te moje miliony walizek na wakacjach. I co? Wszystko jak psu z gardła. No niestety, nie lubię tego, a tutaj ten miks właśnie może nie do końca eko, no ale zdecydowanie bardziej eko, no nie prasujecie, nie denerwujecie się. Dla mojej psychiki trochę zdrowsze. Sama mam ostatnio niezłą fazę na wszelkie kimono, na szlafroki plażowe, takie buduarowe i szukając czegoś dla siebie, znalazłam też coś dla Was. To też chyba zamówię. Znowu mamy bomby, ehm, piękna, elegancka bluzka kimono. Możecie to zarzucić na przykład na koszulę kąpielową, kiedy idziecie sobie pod drinka do baru, oczywiście bezalkoholowego, albo na przykład do shortów jeansowych czy do jeansów. Ehm, też taki look letni zdecydowanie. Jednego się obawiam. Ostatnio zamówiłam właśnie podobną rzecz, tylko w długości maxi jest tak przeźroczysta. Że nie jestem przekonana, czy pod na przykład ciemne kostiumy to będzie dobry wybór. Um, unikajcie takich kontrastowych kolorów, bo z czarnym kostiumem będzie wyglądało to fatalnie. Raczej to idźmy w berze, może jakieś delikatne um, róże, róże odcienie. Coś w tym desenie. Spódnica w bardzo, bardzo niskiej cenie, około 35 zł za czerwoną spódnicę, ale ja wiem, że na zdjęciu wygląda turbo elegancko. Spójrzmy na skład. Wiskoza z elastanem. Ta mieszanka to nie jest, nie zapewni tego eleganckiego luku. To może się również często rozciągać w niektórych miejscach, zwłaszcza uważajcie przy prasowaniu. Jeśli tak jak ja, prasujecie parownicą, nie możecie za mocno naciągać, bo ona się po prostu tak rozciąga, że później nie wraca do swojego wcześniejszego stanu dopiero po kolejnym praniu. A jeśli prasujecie żelazkiem, to często się dzieje tak, że pojawiają się takie smugi błyszczące. Kojarzycie? Za wysoka temperatura. Uważajcie z wiskozą, bo rzeczywiście ona nie lubi temperatur yy, i może za chwilę wyglądać bardzo tanio. Yy, tak tanio jak ta cena. Długo musiałam się przekonywać do kombinezonów. Mam kilka w szafie, noszę je jeszcze rzadko, ale przy takim kombinezonie... Na wakacjach, na które się niedługo wybieram. I znowu mamy tutaj mieszankę, na którą trzeba uważać, żeby nie mieć właśnie za ciasnej blizny, czy źle dopasowanej. Bo ten materiał znowu nie wybacza, ale za to jest bardzo komfortowy. Dla skóry jest wygodnie, on się naddaje. Dodatkowo kolor... Och, ogień. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, w sumie się nigdy nie zastanawiałam, czemu ja tak uwielbiam takie rozwiązania przy szyi, przy dekolcie. Nie mam pojęcia. Trochę tutaj jest nawiązanie do kostiumów, do sukien naprawdę sprzed pierdolniarza lat, ale mam do tego słabość. Nie wiem o co chodzi. Grochy. <grym> Chyba już nikogo nie dziwią grochy. Za każdym niemal razem muszę gdzieś tam jakieś wcisnąć. Te wciskam mnie bez powodu. Pięknie skrojona sukienka. Nie wiem jak z jakością. Przyznam Wam szczerze, że no, nie mogę Wam tutaj obiecać, że to będzie jakiś amazing produkt. Wygląda świetnie. Aczkolwiek nie mam tej sukienki. Jeszcze. Wracamy do tematu eleganckich luków. Marynarka. Skład, oczywiście, wiadomo, no, za tą cenę nie oczekujcie innego. Wygląda spoko. Myślę, że będzie świetnym uzupełnieniem na przykład biznesowego looku, ale też widziałam połączoną z dżinsami. Jeśli fajnie zagracie z butami może jakimś t-shirtem, y może być naprawdę świetnie. Jeśli lubicie bluzy. Jeśli lubicie sukienki. Idźmy na kompromis. Dwa w jednym. Y ja bym tu tylko uważała na kolor, bo ten beż brzoskwiniowy, nie wiem jak lepiej go opisać, jest dosyć, no na mnie to wygląda bardzo, bardzo źle, więc blada skóra nie bardzo, ale jeśli macie taką śniadą lub planujecie się opalić, myślę, że bardzo spoko, biorąc pod uwagę tą cenę. Jeśli lubicie casualowe stylizację do tego sneakersy i idziecie w miasto. Tą sukienkę miałam w kilku kolorach. Mało tego, najbardziej wytrwali widzowie, którzy pamiętają pierwsze intro, widzieli mnie w miętowej. Mięta nie mój kolor. Nie wiem czemu nie kupiłam czarnej. Miałam chyba wszystkie inne, o, ale zobaczcie, co się odwlecze, to nie ucieczę. Ostatnie rozmiary i to duże, no, zmieszczę się. I kolejna wariacja z plisami, jestem od nich uzależniona, uwielbiam. Najlepiej prezentują się moim zdaniem na gruszkach, wiolączelach, klepsydrach i na mnie. <śled> nie, ja po prostu uwielbiam plisy, wiecie. Nie wiem, nie wiem, czy byłem w nich najlepiej, po prostu je kocham. I ta sukienka to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Mega mi się podoba, i ten model na bank zamówię, jeśli jeszcze zdążę z rozmiarami. Bo pamiętajcie, że te rzeczy to są ostatnie sztuki, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Ja tu tak cały odcinek o jakichś zagranicznych markach, a mamy tu pod nosem dobre wykonanie. E, ciekawy krój i w wielu, wielu kolorach, wyprzedaż na moda size plus iwanek. Bardzo mi się podoba ta sukienka i pokazywałam ją w liveie e, październikowym bodajże. E, widziałam ją osobiście, dotykałam, przymierzałam i wiem, że jest warta zakupu. Cena jak za darmo. I czas na sukienkę, która była z morą moich ukochanych pań w moda size plus po Pozdrawiam wszystkie panie, które tam szyją i kroją. E, ta sukienka zajmowała cały stół, przez co mniej osób mogło pracować, z to, że ma. Tyle, tyle, tyle materiału. E, I uwaga, mówiście, że jest droga. No, cholerę materiału i świetna, świetna bawełna z Zarastanem. No, ale jest teraz tańsza, więc jeśli e, jesteście wysokie, bo uwaga, polecam tą sukienkę średni wzrost i wysoki. E, przy niższym niestety jest mocno przytłaczająca, ponieważ ma dosyć długie rękawy i rzeczywiście jest dosyć długa. E, ja projektując ją myślałam właśnie o dziewczynach, które mają problem z midi sukienkami, są wysokie e, i myślałam o sobie. <laughs> Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podoba nowe wydanie. Proszę mu w tym momencie o komentarze i łapki w górę dla mojej ekipy. Dla mnie też. Ale słuchajcie, ktoś tu się mocno napracował. Pozdrawiamy Mateusza. Pamiętajcie, że nowe odcinki w środo 15 i w sobotę o 15, ale żeby Was to nie uminęło, pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek. Każda subskrypcja łaskoczy mnie po moim serduszku. Mm -hmm. To co, widzimy się? Cześć!